Siemaneczko, witam was serdecznie. Dzisiaj znowu będziemy wpierdzielać. Przetestujemy sobie wszystkie chipsy z popularnych polskich sklepów. Ho, lecimy grać. Bo oczywiście przy okazji pogramy sobie w Fortnite'ika. Babka w sklepie patrzyła na mnie jak na totalnego idiotę, bo miałem pełny koszyk samych chipsów. Ale musiałem kupić wszystkie smaki, żebyśmy dzisiaj wybrali najlepsze chipsy na świecie. No i powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę załamany, że znowu przytyję 2 kilo. Dobra, kosztuj, pierwsze już otworzyłeś cebulowe, więc kosztuj przed zabijaniem. Dajesz mi to jak jakiemuś królowi. Dobra, zabiję gościa i oceniamy, okej? Dobra, dobra. Poszło, ładnie! No to na... Dobra, dobra, oceniamy! Bez pierdzielenia, 7 na 10, nasza wspólna ocenka. Mam nadzieję, że będą też lepsze tutaj chipsy. Taka klasyka po prostu. Klasyka gatunku, na imprezkę można wziąć takie chipsy, żeby ktoś sobie tam podziubał. Wstydu nie będzie. Elo! Łe, jakiś robak. Dobra, dojeżdżamy jakiegoś chłopa. Najmana były, ale udało się. Mam dla ciebie teraz challenge za tego fraga. Masz tutaj chipsy i zgadnij jaki to smak. Z Lejsów, tak? Tak, z Lejsów. Smakują tak samo jak te poprzednie. Zielona cebulka? Nie, to jest Lay's fromage. A, fromage. Ten taki kremik. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tych chipsów. Niby są spoko, ale jakoś tak nie mój styl. Powiem tak, to jest tak, że one na starcie tak średnio wchodzą, ale jak zjesz już 5, 6, 7, 8, 9, to coraz lepiej siadają. Dokładnie. Po raz kolejny dajemy ocenkę 7 na 10, bardzo podobne do poprzednich. Jeżeli chodzi o tutaj smak. I co, zabijamy typa. Patrzcie, triki. Dobra, zabity kolejny, piękna sprawa. Pięknie, pięknie. Nie zasłaniaj mi, co to za chipsy? No człowieku, to są Lejsy solone, czyli takie najbardziej podstawowe chyba. Ja tu mam jak król, tylko zamiast wina mam chipsy. Król grubasów chyba, co? No taka średniawka, no. Można zjeść jako chips, taki fajny, bez smaku. Fajny bez smaku, no jak bez smaku to jest gówno największe. No, no to nasza wspólna ocena tych chipsów to 5,5 na 10. Czyli średniawo. Można zjeść, ale bez szału. Ja czekam, czy będzie jakaś 8, 9, 10, no. 10 to będzie fragów, lecimy po fragi. A few minutes later. Nie miałem maców? Dobra, jedz chipsy, to ci wychodzi lepiej niż granie. Jestem jak prawdziwy grubas. Zajadam smutki. Papryczka. Papryczka, Lejsy. Każdy je zna, każdy je lubi. Ale kiedyś mi bardziej smakowały, a teraz wolę jednak te wymyślane bardziej smaki. No bo te są już takie przejedzone, już się tyle razy je jadło. Nasza wspólna ocena to 6,5 na 10. Wstyd mi za to, jak padłem w pierwszej gierce, więc teraz muszę pokazać klasę na Tilted Towers i porobić wszystkich. Co to za samuraj? Normalnie z mieczem dla mnie wyskakuje. Z kataną. Co za chłop? Dzień dobry i do widzenia. Jedz chipsy kolejne. Szybko, bo goście. Ostra papryczka, takie jasne, zielone. Te są jedne z moich ulubionych. No te są zarąbiste, widzowie. Te to na pewno warto kupić. Na pewno lepsze niż te wszystkie poprzednie. Ja bym tutaj dał ocenkę 8 na 10. Mogę się zgodzić z tą oceną. Solidna 8. Nie ma gwiazdka. O, porobiony. Jak za starych dobrych czasów. Zero budowania, same heady. Jest przypał! Nie toperki, to właśnie te chyba zjedli w Chinach, jak się wirus zaczął. Twój stary musiał opierdolić nietoperza w Wuhan. Nietoperki! Ale ja nie chcę mieć koronaświrusa. Co to jest? Czemu aż tyle tego nasypałeś gówna? Wszystkich mi dajesz po 2. A tu mi dał całą miskę gówna, no. Niedobre. 3 na 10. To jest góralek wśród chipsów. Let's go!
5 fragów i lecimy dalej. To dojedz nietoperki. No nie chcę tego jeść. Czemu mi tyle tego nasypałeś, no? Bo myślałem, że padniesz, to już miała być kara. Ciekawe, czy znowu będzie ktoś, kto powie, że ja uwielbiam nietoperki. Czemu je obrażacie? No i pięknie. No teraz zasłużyłeś na nagrodę. Czyli coś dobrego w końcu, tak? Tak, są to Pringlesy, czyli chyba najdroższe chipsy, jakie są na rynku. To są jedyne solone chipsy, które mi smakują. No, ale naprawdę, czuć tutaj jakość. Ja bardzo lubię te chipsy. 7. Dla mnie 8, ja lubię, bo tu są takie delikatne, można ich dużo zjeść. Czyli średnia 7,5. Pana pożegnamy! Kot zjednoczeni i taki laser? Czy on mi chciał walnąć noscope'a jakiś wariacik? Więc teraz testujemy maczugi. Firma Star. Nie byłoby to złe, tylko to się wydaje, jakby to było stare, mimo że to jest nowa paczka, dopiero otwarta. Dla mnie są zarąbiste. 6 na 10. 8 daje, więc... No to 7, nasza wspólna ocena to 7. Smak dzieciństwa, widzowie. Słyszysz? Wygrywa. No to wygrywaj, człowieku, ja chipsy odbieram. Headshot, let's go. No to tu masz teraz nagrodę. Inne ketchupowe chrupki z Cheetosa tym razem. To jest smak dzieciństwa, tamto nie, to jest smak dzieciństwa. Zarąbiste są. Very good. Nasza wspólna ocena 7,5 po raz kolejny. Dobra, już przenieśliśmy się do mojego mieszkania. Na razie wygrywa tutaj spicy papryka, ale mamy jeszcze bardzo dużo chipsów do przetestowania. No wysyp te chipsy, no. O. Dobra, poszły, mamy ich jeszcze naprawdę sporo. I co? Jak co? Pokaż jak masz fajnie na nowym mieszkaniu, cały czas tutaj no coraz tu ładniej. Szafa już jest. Piękne lustro do nagrywania jest w sam raz, także cały czas tutaj jeszcze się dokładają rzeczy. I coraz lepiej to u niego faktycznie wygląda. Dobra, przejdźmy do gierki. Łej, jaki hedzik! Ja się na chwilę odwróciłem, a tu już jakieś headshoty lecą. Let's go! Pizza w formie chrupków od Cheetosów, a ty zabijaj! Travis Scott z Chicago, no nie wierzę. Co tu się wydarzy? Ole, 2 HP miał, 2 HP! No, dobra, dobra, udało się. To mam zeżreć. A, chrupki! Mi smakują chyba bardziej niż te poprzednie chrupki. Ja bym tu dał 8. Dobra, też daję 8 i są egzekwo w takim razie z spicy papryką. Mają na razie remis. Czy będzie coś lepszego od nich? Przekonamy się później. Masz gościa, tam widziałeś. Tu widzisz, widzisz, ślepo. Zabij go, proszę cię! Dojeżdżaj, dojeżdżaj, a ja otwieram ostatnie Cheetosy o smaku sera i ketchupa. Za to shooter potrafi zabijać. Let's go! Nie wiem, czy to będzie dobre. Nie jestem fanem tego smaku. Dobra, no to ocena tych chipsów to 6,5. Zgadzam się. Dwóch gości namierzonych! No jednego nie udało ci się dobić. Ktoś mi go zabił! ładny strzał. Masz go, boksie! Musisz go trafić jeszcze. Hedzik jest? Ja pierdolę. Leży, leży, leży. A i miały być takie ładne fraka, a w końcu prawie zginąłem. A sponsorem tego pojedynku i tego odcinka jest firma Lays. Nie no, nie jest firma Lays. Jest kod zjednoczeni, więc wpisujcie wszyscy kod zjednoczeni w sklepie. A my teraz testujemy Strongi, jedne z popularniejszych chipsów od Laysów. Ile mi tego dajesz? Te są dobre, nie narzekaj. Są bardzo wyraziste, dałbym może nawet 8. Dobra, niech będzie 8 dla tych chipsów. Ale emocje, widzowie. O, jest fragens! Let's go! Kolejne paprykowe chipsy, tym razem od Laysów, ale oven baked. Czyli co, prosto z pieca? Coś dla ludzi, którzy się odchudzają. Czyli nie dla nas, bo my jesteśmy takie grubasy. Takie delikatniejsze w smaku, ale fajne. No takie zdrowsze, nie? Jak ktoś jest na diecie, to jeszcze takie chipsy może zjeść. To wszystko zależy od ilości, bo jak ktoś wpierdzieli całą paczkę w 5 minut, to nie będzie to zdrowe. Ja to oceniam 7 na 10. Zgadzam się, 7 zasłużona. Jest jeszcze nadzieja! Jest! Ma to! Let's go! Łojeny, zaraz sugar tutaj zginie, a ja otwieram paczkę solonych chipsów też prosto z pieca z Laysów. Zabij go i oceniasz ze mną.
dawaj, to jest formalność. Dobra, let's go. Dawaj, spierdzielaj. Jak na solone to bardzo dobre. Wyznaję. Też bym dał 7 na 10. Nie, dałbym 8, 7,5 w sumie. O człowieku, ja zesraj się tam na tym high groundzie. Srakie to ty będziesz miał po tych chipsach, a nie on. Kolejne są o smaku jogurtu. Niedobre to jest, nie mój smak. Obrzydliwe, 3,5, no od nietoperków lepsze. Kot zjednoczeni! I zaraz będzie zwycięstwo! Już za pierwszym razem, pierwsza rozgrywka i headshoty same wlatują! Dobra, najsik! Teraz przechodzimy do chipsów Max, Lay's Max. Smak tutaj jest cebuli, zielonej cebulki oraz sera. Marshmallow! No dawaj, sukienko, nie, jaką pasję, nie szuka. Dobra, wiemy. TikToker cię prawie zabił, TikToker. Mega dobre. 8 na 10. Dobra, 8 na 10, niech będzie. Czy ja go zabiję, widzowie? Czy ci się to uda? A więc mamy tutaj przykładowego zawodnika, który nie używa kodu zjednoczeni, bo uważa, że kod Imanojek jest naprawdę lepszy. I to jest jedna z tych osób, która pisze, że nie wyzywaj Jacoba, on ma świetny kod twórcy. No i jak widzimy, kod zjednoczeni zawsze wygrywa z innymi kodami. Są to ostatnie chipsy, które dzisiaj przetestujemy o smaku orientalnej salsy. Ja bym dał 8, to są dobre. Ja bym dał 6, więc wychodzi nam 7. Aktualnie mamy remis między tymi 4 paczkami. I tak nie może się to skończyć. Musimy wybrać jeden smak, który zwycięży. 5 minutes later. Po dosyć długiej naradzie, wielu kłótniach, doszliśmy do wniosku i konsensusu. Zwycięzcą dzisiejszych derbów chipsowych numerem uno. Eins. Cheetosy o smaku pizzy. Są bardzo dobre, delikatne. Można ich dużo zjeść przede wszystkim. Ja bym mógł spierdzielić całą taką paczkę na raz, bo po prostu to są takie chrupki, fajnie wchodzą. Nie są też takie pewnie tłuste jak tamte. Wpiszcie kod zjednoczeni w sklepie. Ja idę wpierdzielać.